Analizy pro traderów, Bitcoina oraz wielu altcoinów, gdzie wchodzić? Strefy zakupowe, strefy sprzedażowe, czego się wystrzegać, a na co teraz zwrócić uwagę. Także w dzisiejszym odcinku przeglądniemy sobie, co warto i kiedy kupować oraz co po prostu sprzedawać. Dodatkowo zostańcie do końca, bo mam dla Was małą niespodziankę, także, żeby już nie przedłużać, moi drodzy, zaczynajmy! A zaczniemy sobie oczywiście od Bitcoina i naszego protradera Morświna. Słuchajcie, moi drodzy, wykresy będę wam pokazywał w skali jeden dzień, żeby po prostu te wykresy były trochę dłużej dla was aktualne, do tego, żebyście sobie mogli te tradey porobić, a nie szybkie inwalidacje. I moi drodzy, oczywiście będę wam opisywał analizy wszystkich protraderów, a na końcu powiem wam podsumowując, gdzie wejść, gdzie wyjść, jakie są ważne miejsca na danym coinie. Także słuchajcie, po kolei. Aktualnie odbiliśmy się od zielonej strefy supportu, czyli FIBO 0750786 oraz Range Low. Całej naszej konsolidacji, którą widzicie na wykresie, tym samym zostawiając głębokiego stop -hunta, którego tutaj macie zaznaczonego na wykresie, którego Morfin chciałby potencjalnie łapać na poziomie 50%, czyli połowie tego Wika, tu gdzie macie żółtą kreskę. No i oczywiście z bardzo wysokim RR, no bo tutaj możemy sobie stop lossy dosyć wąsko zakładać z powrotem, więc tutaj RR będzie naprawdę, naprawdę dobry. Jeśli słuchajcie, zgarniemy jego połowę tego Wika, który tutaj widzicie, i zaczniemy budować strukturę wzrostową, wówczas Morfin będzie myślał o przedkursie. W trzymaniu longa nawet z ostatecznym TP powyżej aktualnego ATH, czyli. Powyżej 70, prawie 4000 dolarów. Ale póki co planuję spróbować złapać korektę do wspomnianej połówki Knota, i miejscem wejścia Morfina będzie biała strefa konfluensowa, którą tutaj widzicie, na której znajdują się takie poziomy jak Support to Resistance Flip, 0,382 całego FIBU od Swing High do Swing Low oraz 1,618 Extension. Dodatkowo w tych okolicach znajduje się średnia krocząca 50 z 4-godzinnego time frameu, która przez cały lokalny trend spadkowy była. Respektowana książkowo, wręcz jak widzicie, jako piękny opór. Więc tutaj w tej zielonej strefie w okolicach 63,5 tysiąca dolarów, Morszwin będzie chciał ładować się w shorta. Jeżeli analiza pójdzie po myśli ProTrader'a, co ukazuje bieg zielonej strzałki, wówczas zostanie rozegrany, tak jak wam powiedziałem, lokalny short po prostu do powrotu do tego range low oraz tutaj między 59,800. Właściwie 700 a 59-200 będziemy łapać longi, co faktycznie może być bardzo długim swingiem. Oczywiście pamiętajcie, że mamy midrange, czyli takie środkowe miejsce, które również może być mocno respektowane na odbicie się cenowe całym naszym kanale równoległym. I tutaj chciałem Was serdecznie zaprosić do oglądnięcia mojego odcinka, który teraz widzicie po prawej stronie, o tym, w jaki sposób ustawiać wielokrotne take profity na jednej pozycji, żeby po prostu być bezpiecznym, blokować swój zysk i nie być nigdy w pozycji na minusie tak naprawdę. Więc jeżeli powyższy plan słuchajcie, zostanie zinwalidowany i zaczniemy wybijać ostatni dołek w kierunku 55 tysięcy dolarów, gdzie leży bardzo, ale to bardzo dużo płynności na rynku, tutaj poniżej tego knota, wówczas Morsin będzie czekał na poniższe poziomy w analizie między innymi Golden Pocket, który tutaj widzicie w środku, którego znajduje się bardzo dużo punktu styku, czyli tak zwanych konfluensów. Takich jak Major 0382 z FIBO, czyli z całego ruchu, czyli z całego naszego Swinga major 3,82, mierzenie oczywiście od all time low do all time high oraz one week low, czyli jednotygodniowe najniższy punkt. Na wykresie tutaj, w tym klastrze tej całej impulsywnej świeczki oraz POC, czyli point of control, który tutaj widzicie, ostatniej krótkiej konsolidacji, ostatniego tutaj tej króciutkiej konsolidacji, patrząc od wzrostów od startu. Więc tutaj, pomiędzy słuchajcie, 51 tysięcy, a 52 tysiące z czym zgadzam się w 100%, jest idealne miejsce wręcz na łapanie longów. Myślę, że ja, wszyscy pro traderzy, oraz większa część Discorda w tych okolicach będzie wchodziła właśnie w Longa na Bitcoinie, no bo tutaj to już jest. Takie kluczowe, ostateczne miejsce do ewentualnego odbicia się, i stąd będziemy mieli piękną drogę do wybijania nowego ATH. No, chyba że faktycznie analiza morszwina siądzie tutaj dosyć mocno z tej strefy, więc tutaj oczywiście również longi będziecie mogli sobie śmiało zapinać. Oczywiście z take profitami, jeżeli weźmiecie tutaj longa, uważam, że w okolicach 63,5-66,5 tysiąca powinniście zabierać partialne take profity i zostawiać sobie Mumbaga na wybicie właśnie tego range high i all time high na. Bitcoinie. Moi drodzy, zerknijmy sobie może teraz na ONDO wzrokiem moim. Słuchajcie, na dniówce widzimy dosyć ciekawą rzecz, ponieważ na ONDO cały czas jesteśmy w trendzie wzrostowym, ten trend nie został tak naprawdę złamany. Zobaczcie jak strefa, o której wam wielokrotnie mówiłem chyba na większości filmów, które ostatnio wrzucałem z analizami, cała czerwona strefa jako idealna strefa do wchodzenia spokojnie w longi. Tutaj zobaczcie, dostaliśmy zebranie płynności, Zretestowanie i stąd możemy nawet wybijać all-time high, ale was to pewnie nie interesuje, bo się zastanawiacie, czy nie jesteście spóźnieni. Słuchajcie, wszystko, co będzie poprawiało tą płynność na tych knotach i czerwonej strefie, śmiało dalej możecie łapać pod longi. Jeżeli chodzi o shorty, przełączymy się w tym momencie na czterogodzinowy time frame i zobaczymy sobie jedną bardzo ważną rzecz. Po pierwsze, albo będziemy chodzili w tej konsolidacji, którą spokojnie możecie sobie łapać, ponieważ to jest plus minus range 20% więc tak naprawdę wszystko, co uda Wam się złapać w tym range'u pomiędzy 1.26 a 1.05 będzie dobrymi tradami, jeżeli chodzi o longi i shorty. Pamiętajcie oczywiście, że jeżeli wybijemy te górki, no to następnym naszym przystankiem są okolice 1.45, które śmiało będzie można łapać na shorta, dlatego że będziemy mieli bardzo dobry risk, ratio pod ostatni swing high, pod ostatnią płynność, więc wszystko słuchajcie, co jest w zielonej strefie, również z ciasnym stop loss'em możecie sobie tradować pod shorty. Jeżeli jeżeli oczywiście dostaniemy breakout, ciężko się gra breakouty, czyli po prostu przebicie tej zielonej strefy, poczekajcie spokojnie na powrót i wtedy dopiero ładujcie się longi na kontynuację ruchu wzrostowego. ONDO w tym momencie jeszcze nie zdecydowało, co dokładnie chce robić, ponieważ tutaj dostaliśmy mimo wszystko pierwszy mały overbalance z tego miejsca. Więc dopóki nie wybijemy tego swing high. To możemy rozpocząć trend spadkowy, gdzie następna strefa zakupowa jest w okolicach 90 centów na tym coinie. A teraz moi drodzy, przechodzimy sobie do Cardano, naszego protradera Witka. Słuchajcie, tutaj jeżeli pamiętacie ostatnią analizę, co możecie sobie sprawdzić u mnie na filmach na YouTubie, ostatnia analiza Witka na Cardano. No to troszkę się tutaj faktycznie zmieniło. Zeszliśmy do poziomu pierwszego targetu, czyli daily POC, czyli daily point of control, tutaj poziom, który widzicie, który był wyznaczany, ale wyrysowaliśmy przy tym pięć fal. I tutaj Witkowi wydaje się, że właśnie kończymy piątą falę w dół, co oznaczałoby, czyli fale po prostu piątka korekcyjna, co oznaczałoby, że wyrysowujemy dopiero A z naszej potencjalnej korekty ABC. Co to oznacza? Że tutaj z tego poziomu, który widzicie, możemy spokojnie na Cardano wyjść do 65 centów, gdzie będziemy mieli też Confluence Golden Pocket, żeby potem zejść w okolice 28 centów. I ciekawym targetem jest tutaj właśnie 7,86, wyznaczone pomiędzy dołkiem z czerwca 2023 roku, czyli tutaj tego miejsca, a Górką z marca tego roku. I tutaj słuchajcie, dodatkowo w okolicach targetu dla piątej fali mamy nieprzetestowane. Daily. Widzicie tutaj ta linia nie jest tak naprawdę dobrze przetestowana, która może robić nam jako punkt odniesienia z otwieranego przez Witka Longa, który otwierał w tym miejscu. Ale oczywiście nie chciałby zobaczyć zamknięcia dziennej świecy poniżej tego poziomu Daily, ponieważ to by oznaczało, że wtedy, jeżeli stestujemy poziom 35 centów, możemy dalej lecieć nawet na 25 centów. Ale lokalnie zmiana trendu po przetestowaniu tej świecy dziennej na pewno da stop loss Witkowi, z którym będzie mógł zaryzykować jeszcze raz wejście. Nie oznacza to słuchajcie, że idziemy od razu testować te same górki. Weźcie to pod uwagę. Bardziej Witek podchodziłby do tego longa jako relief rally po tak dużych spadkach i monitorował, czy nie wyrusują nam się w trzy fale do góry na potencjalne B. Jeżeli rozciągniecie sobie Fibro Retracement nad potencjalny target fali A to widać wyraźnie, że mamy golden pocket w okolicach miesięcznej linii, czyli tutaj mąfli fioletowe, które będzie stanowić duży opór i na pewno duży tej profit. Czyli podsumowując, moi drodzy, Cardano, cała strefa z okolic 35,5 centa do 38 centów może być bardzo ciekawym miejscem do wchodzenia w longi, do pierwszego targetu, tak naprawdę mocniejszego targetu, którym będą okolica 63 i 65 centów. To może być bardzo ładny, długi swing, Longowy, chociaż pamiętajcie, żeby po drodze zabierać tej profity, patrząc na to, gdzie mamy płynność na poprzednich górkach. Oczywiście, jeżeli zaczniemy spadać poniżej 35 centów, uważajcie, ponieważ możemy skorekcić, tak jak tutaj powiedziałem, nawet do 25 centów, więc uważajcie wtedy z shortami, ale na pewno okolice 25 centów są wymarzonym miejscem na ładowanie się w longi i nawet kupowania na spocie. I pamiętajcie, moi drodzy, że te analizy, które tutaj widzicie, nie są tylko na rynki futures, to są też miejsca, w których warto byłoby zastanowić się, czy nie zrobić czasem zakupów spotowych, ponieważ my w większości tych altcoinów w tym momencie naprawdę jesteśmy na dosyć mocnej glebie. A moi drodzy, przypomnę tylko, ponieważ bardzo wielu z Was mówi, że rejestruje się na ByBicie i gdzieś tam nie otrzymuje bonusów. Pamiętajcie, że żeby otrzymać bonusy po zarejestracji się na ByBicie z mojego linka, bo inaczej w ogóle tych bonusów nie dostaniecie, musicie w przeciągu 4 dni wpłacić równowartość 100 dolarów. To może być Bitcoin, Ethereum, XRP, czym chcecie, na konto Musi wejść 100 dolarów, wtedy od razu dostajecie kilkadziesiąt dolarów na start, plus wchodzicie w kampanię, gdzie dostajecie przez 3 miesiące zwroty z prowizji. Także pamiętajcie o tym, bo jeżeli rejestracja na Bajbicie nie będzie miała wpłaty. To przepadnie Wam kilkaset złotych tak naprawdę na starcie, więc pamiętajcie, róbcie sobie te wpłaty koniecznie w pierwszych czterech, maksymalnie pięciu dniach, ponieważ czasem nawet połowa z Was tego nie robi, a szkoda tych pieniędzy, ponieważ później przez cały okres tradowania, praktycznie co tydzień, dwa tygodnie możecie spodziewać się jakichś bonusów z giełdy właśnie przez to, że jesteście pod moją afiliacją. A teraz, moi drodzy, Solana, naszego pro-tradera, budynia. I co my tutaj, moi drodzy, mamy? Na Solanie na razie widzimy dobrą reakcję od Strefy Wariu Area, Low, czyli ta strefa na dole, którą tutaj widzicie. I POC, czyli point of control całego wytworzonego rangea, który tutaj nam się zbudował. Na potwierdzenie widoczna jest tutaj także dobra reakcja zrocznego VWAP-a. Ten VWAP to jest ta niebieska linia, którą tu widzicie. I jak się przyjrzycie, to tak naprawdę zostawiamy puste knoty powyżej tego VWAP, czyli jest to nas dosyć mocny opór. Jeżeli chodzi o strukturę na wysokich interwałach, czyli tygodniowy miesięczny, nadal jesteśmy w strukturze wzrostowej, jeżeli chodzi o solane, a na daily widzimy byczy change of character, czyli tutaj zrobiliśmy change of character, co może spowodować wybicie nawet do testowania tych 195 dolarów. Jako potencjalny target na razie uznaję poziom 166 dolarów POC, czyli point of control całego swingu, który pokrywa się z ważną strefą low volume, czyli to jest ta cała szara strefa całego range'a oraz knot na 188 dolarach, czyli tutaj w tym miejscu. Zaraz Wam powiem, jak to poziomy zakupu i sprzedaży. Jeżeli będziemy przebijać dalej, słuchajcie, te poziomy, droga do nowego ATH. Pozostaje otwarta. A jako inwalidację, czyli zaprzeczenie tak naprawdę tych wzrostów, uznaję na razie pogłębienie aktualnego dołka i kolejne odwiedzenie order bloka wykresu tygodniowego. Czyli podsumowując, moi drodzy, gdzie są dobre strefy na wchodzenie? Okolice 125 dolarów, czyli zabieranie tej całej płynności, którą tutaj widzicie na wykresie jednotniowym, jest bardzo dobrym miejscem do ładowania się w longi. Jeżeli chodzi o spota, oczywiście nie jest już to super dobra cena, ale też można byłoby spróbować, chociaż ja osobiście. Raczej czekałbym na odwiedzenie tego order bloka tygodniowego, który nie został jeszcze dosyć mocno stestowany, więc wieloryby myślę, nie są jeszcze aż tak usatysfakcjonowane swoimi zakupami. Oczywiście shorty tutaj w okolicach 160-170 dolarów. Jasne, że tak możemy robić, ale bardzo na to uważajcie, ponieważ my jesteśmy w takiej dosyć szerokiej konsolidacji, więc wybijając te górki, możemy spokojnie dojść do 180 i tak jak Budyń powiedział, nawet próbować przebić ATH. Więc na Solanie uważajcie uważajcie z shortami z tak niskich poziomów, raczej czekajcie na te poziomy wyższe, żeby po prostu Was risk to reward ratio był lepszy. A teraz moi drodzy, bardzo czysty wykres naszego protradera Michela. Moi drodzy, co my tutaj mamy? Po ostatnim miesiącu konsolidacji na Bitcoinie, oczywiście wykres jednotniowy i budowania value area pomiędzy 60% 6 tysięcy dolarów, czyli tutaj 66 tysięcy dolarów, a 72 tysiące dolarów. Otrzymaliśmy w końcu reakcję od value area high, czyli tego tutaj miejsca. Order bloka z ATH na czterogodzinnym wykresie, gdzie obecnie wytworzyła się nam bardzo, ale to bardzo duża płynność. Widzicie, cała strefa jest naprawdę turbopłynnością, czyli to jest miejsce mocnego oporu. Naprawdę będziemy potrzebowali dużo pieniędzy i siły, chęci zakupu, żeby przebić te poziomy. Ale oczywiście przetestowaliśmy główne wsparcie, które służyło nam od prawie, słuchajcie, czterech miesięcy, także ostatecznie zamknęliśmy się nad wsparciem tutaj, prawda? Czy właściwie tutaj się zamknęliśmy nad naszym wsparciem i Zostawiliśmy knot, który zebrał płynność. Obecnie otrzymaliśmy akceptację od value Area, co powinno dać nam ruch przynajmniej do Point of Control oraz Supportu Resistance Flip plus 618, czyli stąd, gdzie się teraz odbiliśmy. Moi drodzy, shortów powinniście szukać dopiero w okolicach 66-67 tysięcy dolarów. Będzie to piękne miejsce na pewno na shortowanie bitcoina. Pamiętajcie tylko o tym, że płynności mamy też powyżej knotów, więc uważajcie z wąskimi stop lossami, takimi bardzo wąskimi, bo może Was wybić, a potem pójść kierunku, w którym chcieliście rozegrać. No i oczywiście w przypadku dalszych ruchów powinniśmy przetestować pivot w okolicach 56 tysięcy dolarów. Tu jest bardzo ważne miejsce, który łączy się z 0,5 i płynnością, czyli likwidem całym z tego naszego tutaj wykresu, z tych knotów, które zostały pozostawione. I naszym kolejnym wsparciem, moi drodzy, jest Golden Pocket połączony z akumulacją, główny dopływ kazy oczywiście ZTF-ów na Bitcoinie. Będzie to zdaniem Michela jeden z niższych poziomów, jakie zaliczymy przed kolejną bessą ewentualną. Więc moi drodzy, podsumowując, longi cała strefa zielona i przetestowywanie ponowne tych knotów. Oczywiście moglibyśmy zrobić takiego graba nawet do tych 56 tysięcy, więc te wszystkie strefy niebieskie, zielone, które tutaj widzicie, czy turkusowe, są idealnymi strefami na branie longów lub kupowanie bitcoina pod spot. Oczywiście czerwone strefy są to strefy, z których bardzo fajnie byłoby zapinać shorty, ponieważ tu dostaniemy na pewno reakcję oraz na value a high również powinniśmy dostać reakcję, ponieważ tu jest bardzo duża Płynność to jest nasz główny opór. Tu są trzy nasze główne wsparcia, które musicie wziąć pod uwagę, więc nie tradujcie po prostu gdzieś tam w środku strefy, bo to jest no trade zone, który zazwyczaj, a właściwie raczej, po prostu wyrzuci was z pozycji i nic nie zarobicie, a tylko stracicie pieniądze. Także weźcie to pod uwagę. A teraz, moi drodzy, ponownie, Michel, ale już altcoin. KAS. Moi drodzy, KAS USDT, wykres spotowy specjalnie dla tych, którzy nie grają na Futures. Na kaspie obserwujemy bardzo mocny trend wzrostowy, słuchajcie, tworzący coraz wyższe górki. Dostaliśmy ładne odreagowanie od strefy, gdzie zebraliśmy część płynności oraz zaliczyliśmy bardzo ważny Golden Pocket Plus Support to Resistance Split, skąd przeszliśmy testować Value Area High, czyli tutaj to miejsce. Nie dostaliśmy, słuchajcie, jednak stamtąd mocnej reakcji do ewentualnych spadków Tutaj, co dałoby nam sygnał pod shorta. Dzisiaj dostaliśmy, słuchajcie, tutaj mieliśmy tą reakcję, prawda? Mogłoby, moglo, można było tu rozgrywać shorta. Jednakże wczoraj dostaliśmy bardzo ładny impuls, który dał nam wybicie ze strefy i potencjalnie może dać nam powrót do wyższych poziomów cenowych, czyli tutaj tej czerwonej strefy, oraz dalsze budowanie tam value area lub tworzenie po prostu nowego ATH potencjalnego longa lub zakupy na spocie. Mitchell widzi po reteście value area high, czyli tym miejscu i uzyskaniu mocnej reakcji zakupowej. Czyli, moi drodzy, podsumowując, jeżeli my dostaniemy reakcję tej całej strefy, którą tutaj widzicie pod 15-15 z hakiem centów, warto będzie załadować się w ewentualne longi lub zakupy na spocie. Te niższe poziomy nie będą takie proste, ponieważ tutaj mieliśmy bardzo, ale to bardzo mocny odkup, czyli chęć po prostu popchania tej ceny do order bloka oraz naszego ATH. Więc dopiero tak naprawdę tutaj będziemy mogli myśleć o shortowaniu, a w tych wcześniejszych miejscach, które Wam tutaj Pokazałem idealne miejsca do tego, żebyście zakupowali sobie kas na spocie lub po prostu go longowali. Moi drodzy, jeżeli chcecie mieć dostęp do wszystkich moich zagrań na bieżąco, na altcoinach, na bitcoinie, na spocie oraz. Na futures, czyli dostęp do całej sekcji patronów, którą tutaj widzicie w tym momencie, wystarczy, że zarejestrujecie się z linka, który macie w opisie tego filmu. A jeżeli macie konto na giełdzie Bybit i chcecie również mieć dostęp do tej strefy patronów, wystarczy, że klikniecie sobie w dołącz do nas i tu macie całą instrukcję, jak możecie również otrzymać ten dostęp. A w strefie patronów, moi drodzy, mega, mega dużo mięsa. Zobaczcie, codziennie praktycznie wrzucam wam moje zagrania na spocie, moje zagrania na futures. Wszystkie oczywiście potwierdzone, że zostały. Stały rozegrane. Handel pro traderów, których macie tak naprawdę dostęp do 19 osób, które codziennie pomagają wam na czatach, które codziennie wrzucają po kilka rozegrań, z których możecie bez żadnego problemu korzystać i rozgrywać to razem z pro traderami. Dostęp do narzędzi tradingowych takich jak Hitmapa z Highblocka, poziomy płynnościowe, czyli najważniejsze elementy, jeżeli chodzi o trading, MM czyli jeden z indykatorów, który został napisany przez ekipę CST, Market Cypher, Również możecie z niego korzystać. To są narzędzia, które kosztują tysiące złotych, a Wy możecie z nich korzystać bez żadnego problemu za darmo, właśnie w strefie patrona. Wszystkie szablony, indykatory moi drodzy, słownik, lektury, live, y, które są nieudostępniane nigdzie na internecie, są tylko i wyłącznie dla patronów, właśnie na Discordzie. A jest to niemało, ponieważ dostajecie 6 razy w tygodniu odprawę rynkową, czyli nakierowanie Was na to, co dzieje się na rynku, w którą stronę tradować, jak tradować, w danym dniu, live'y prowadzone przeze mnie i pro-traderów, które są akademią, czyli uczeniem od podstaw od A do Z, jeżeli chodzi o trading czy kryptowaluty oraz live tradingi, na których na żywo robimy analizy od A do Z oraz rozgrywamy cały rynek kryptowalut, gdzie możecie to rozgrywać i tradować razem z nami w czasie rzeczywistym. Także naprawdę bardzo, bardzo dużo mięsa, bardzo dużo kontentu. Wejdźcie, sprawdźcie, Możecie otrzymać patrona testowo na pięźni, żeby zobaczyć, czy chcecie po prostu się podpinać pode mnie pod afiliację, no i wtedy podjąć decyzję. Także serdecznie was do tego zapraszam, ponieważ jest to tak naprawdę za darmo, a są miejsca, za które płaci się za to krocie tysiące złotych, żeby mieć dostęp do takich rzeczy. A teraz, moi drodzy, przechodzimy do następnego altcoina, jakim jest NIR naszego protradera Grochowskiego. I co my tutaj mamy? Słuchajcie, oczywiście, wykres 12 godzinny. Po zaliczeniu Range Lows, które tutaj widzicie na tej turkusowej strefie oraz jednocześnie mocnego Resistance to Support flipa, czyli mieliśmy bardzo mocny opór, który przerodził się w tym momencie. W bardzo mocną strefę wsparcia, całej konsolidacji z dużej osi przed zajęciem pozycji długiej. Grochowski chce zobaczyć rozegranie tej ukrytej niedźwiedziej dywergencji z 12-godzinnego timeframe'u, którą widzicie w tym miejscu. Więc znowu, jeżeli dostaniemy retest, słuchajcie w okolicach tej strefy, czyli 4.71, piękne miejsce na łapanie longów, piękne miejsce na zakupy ewentualne na spocie, których też możecie sobie oczywiście tworzyć swingi. Weźcie to pod uwagę, zastanówcie się nad tymi strefami, bo tutaj wejścia mogą być naprawdę bardzo, bardzo mocne. No i oczywiście pod ten scenariusz Grochowski zamierza łapać longa w strefie 4,5,4,60, 4,60. Gdzie mamy do uzupełnienia połowę knota. Jeśli jednak nie zobaczymy tego poziomu, następną interesującą strefą jest przebicie niebieskiej strefy resistance to support flip oraz value, ale low w okolicach 5.86 dolarów i jej ponowny retes. także tą strefę musicie uważać. Jeżeli przebijemy, możemy mieć łatwy bieg do point of control, jednakże tutaj możemy również dostać po prostu reakcję. Możemy próbować zapinać shorty i stąd nawet możemy dostać taką wewnętrzną konsolkę, gdzie będziemy mogli się hedgeować. W okolicach, właśnie Golden Pocket. No i Grochowski uważa, że miejsce, w którym aktualnie jesteśmy, bardzo dobre podłapanie dłuższych swingów do okolic nawet 8,2 dolara, gdzie mamy główną strefę podażową, aktualnej konsolidacji ze zbieraniem częściowych zysków i pozostawieniem Moonbaga po prostu na nowe high. Także, moi drodzy, strefa zakupowa, Cały tutaj Golden Pocket, cała ta turkusowa strefa i na spocie, i na futures. Uważajcie na strefę oporu na wariu. Alea Row przy okolicach 6 dolarów i główna strefa, cały supply zone, z którego śmiało można shortować, śmiało można szukać shortów, ewentualnie sprzedawać zakupionego wcześniej spota. Więc nawet jeżeli kupujecie na spocie i macie gdzieś tak naprawdę likwidację, kupicie ją trochę wyżej, to sprzedawajcie po kolei w okolicach 7 dolarów i. 8,5 dolara. A teraz przejdźmy sobie moje że do XRP naszego protradera Evera. Słuchajcie, wykres jednodniowy. Na wykresie widzimy ciągłe odbijanie się od dolnych trendline'ów, czyli tutaj tych trendline'ów, które widzicie biało narysowane oraz nieudane próby przebicia golden pocket jaki point of control, który jest w tym miejscu. Jak wiemy XRP to nasz ukochany stablecoin, który lubi czasem walność dużego knota i wybić całemu rynkowi stop lossy i tak właśnie Ever będzie chciał to rozegrać. Interesuje go knot z dnia 17 sierpnia 2023 roku. Tu jest właśnie dokładnie ten knot, który i to jest moi drodzy cena 38. Pół centa, który pokrywa się mniej więcej z value area low. Zlecenie na zakup, i tutaj, słuchajcie, również może to być idealnie na spocie, będzie siatkował w tych poziomach, czyli po prostu kilka wejść, żeby. bo idealny dołek nie traficie, więc lepiej sobie ustawić kilka wejść w tej strefie i uśrednić ceny. Inwalidacja scenariusza nastąpi po trwałym utracie tego poziomu, czyli tutaj tego poziomu 38 centów. Co do targetów na futures, interesować będzie Evera górny. Trendline, czyli ta linia, którą tutaj widzicie. Później Golden Pocket czerwone w okolicach 74 centów, czyli to są strefy do ewentualnej sprzedaży swojej pozycji lub próby zapinania shortów. A następnie oczywiście 1 dolar, czyli przebicie tego naszego lokalnego ATH. Najprawdopodobniej będzie to zakup na spota, więc tutaj będzie chciał Ever go przetrzymać. To moon, e, Słuchajcie, XRP wszystko co jest powyżej 50 centów jest naprawdę bardzo dobrym miejscem pod zakupy, więc tutaj patrząc na te strefy oczywiście 38-39 rewelacja, jednakże moim zdaniem po prostu uważajcie na okolice 70 i 75 centów na ewentualną sprzedaż części swojego baga lub po prostu zapinanie shortów. Ale pamiętajcie, że XRP jest mistrzem w wybijaniu stop lossów, ma niesamowicie długie stop hunty lub liquid graby właśnie po to, żeby zebrać płynność z rynku i móc budować Dalej struktury wzrostowe czy spadkowe to już zależy od rynku. A teraz moi drodzy, analiza quant. Moi drodzy, QNT, wykres jednodniowy, czyli analiza high time frame. Na wykresie możemy zaobserwować schemat łajkofa. Bardzo ciekawie rozpisany, jak ktoś nie wie, jak wygląda YCOF. Oczywiście można znaleźć go bez żadnego problemu na googlach. W fazie A mieliśmy idealnie SC, AR i ST. W fazie B również cała faza B, którą tutaj widzicie, możemy zaobserwować klasyczne STB phase oraz nieudane próby przebicia AR, czyli tutaj tego miejsca z fazy pierwszej. No i faza C, słuchajcie, znajdujemy się w niej tak naprawdę w tym momencie. Możemy zaobserwować trwający właśnie spring test. Jak dla naszego tradera jest to atrakcyjne miejsce na DCA i na spota, czyli tutaj na kłancie Słuchajcie, wszystko co powyżej 80 dolarów to jest turbo cena, więc tutaj śmiało możecie już zacząć kupować po prostu quanta sobie pod spot. Jeżeli go jeszcze nie macie, a chcecie mieć, to śmiem twierdzić, że żeby złapać lepszą cenę, to będzie bardzo trudne. Oczywiście możemy zejść jeszcze niżej, ale naprawdę DCA od 75, czyli 80 dolarów jest turbo, turbo dobrym miejscem. Jeżeli słuchajcie, wejdziemy w czerwoną strefę poniżej, będzie to dobre miejsce, już najlepsze miejsce tak naprawdę pod zakupy spotowe. Możemy oczywiście również poczekać na przebicie naszego sapu. Port lines, czyli tutaj tych linii, o których widzicie, i razem z ich retestem otwierać ewentualne pozycje długie. W tym momencie będziemy wchodzić w fazę D, gdzie oczekiwanie jest wybicie szczytów i konsola w ich rejonie, czyli wybicie tych ostatnich szczytów i konsola po prostu na tej górnej części. Na sam koniec pozostaje nam przejście w fazę E, która zwiastuje kolejne wzrosty. Ja, oczywiście, w Quanta jestem dosyć mocno zapakowany. Uważam, że nawet w tym momencie jestem na lekkim minusie, także wszystko, słuchajcie, naprawdę poniżej 80 dolarów, to jest niewiarygodne. Nie, dobra cena. Ja pamiętam, jak Quanta kupowałem pierwszy raz w okolicach 40, już do tej pory go już zdążyłem sprzedać, ale jest to na pewno koń, który chcę mieć w swoim portfelu długoterminowo, stricte na spocie. Także zastanówcie się, czy to nie są czasem dla Was już dobre poziomy do zakupów. A moi drodzy, zapowiedziana niespodzianka to bardzo ciekawa rzecz, czyli przeznaczyłem pewną kwotę pieniędzy, mianowicie 4000 dolarów na rynek futures. I kto tym rozgrywa? Wy, Wy możecie rozgrywać tą kwotę w taki sposób, że. Potykamy się na strefie patrona na Discordzie, ustalacie w co wchodzimy, przy jakich cenach, kiedy co i jak po prostu rozgrywamy te pozycje stricte przez Was? A kasa, którą to pozycja zarobi, pieniądze, które uda nam się zarobić, będą rozdawane właśnie osobom, które biorą udział w tym wydarzeniu. Każdy, kto jest na strefie Patrona, może wziąć stricte właśnie w tym udział, także wbijajcie, logujcie się, no i bierzcie udział, a oczywiście straty, kto pokrywa. No Stasiak, no bo kto żeby inny. Straty na mnie, zyski idą dla Was. Zobaczymy, jak ten eksperyment wyjdzie, zobaczymy, ile uda nam się zarobić. W tym momencie pozycja jedna już jest otwarta, także wbijajcie. Oglądajcie. Moi drodzy, dajcie znać w komentarzach, jakie w następnych analizach chcecie mieć zanalizowane coiny. Ja łącznie z ProTraderami zrobimy stricte, to dla Was wybierzemy po prostu coiny. Z komentarzy nie będziemy dawać swoich, żebyście też mogli z tego jeszcze lepiej skorzystać. Także, jeżeli taki content, takie odcinki Wam się podobają, dajcie łapkę w górę, subskrypcję oraz dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. I przy okazji zapraszam Was już w tą niedzielę na live'a, comiesięcznego live'a podsumowującego dany miesiąc. Odbędzie się oczywiście na YouTubie, także wszystkich serdecznie zapraszam. Dziękuję za Wasze wsparcie. Pamiętajcie o tym, żeby zapinać stop lossy, żeby grać bezpiecznie. No i cóż, widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku, także trzymajcie się. Na razie.